I ostatnia uchwała. Projekt uchwały propozycja zarządu dzielnicy 8 z dnia 23 października 2013 roku w sprawie korekty listy dynamicznych zadań powierzonych z zakresu drogi przebudowy gminy Praca Oświetlenia na rok 2013. Zależy na treść uchwały paragraf 1. Dokonuje się korekty listy dynamicznych zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem na rok 2013 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania zarządu 3-0-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 
i załączył do uchwały Rady Dzielnicy z dnia dzisiejszego w sprawie kolejnej listy rankingowej zadań zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych w roku Oświetlenia na rok 2013. No nie znam jej. Punkt A, oświetlenie ulic 300 500 zł. To jest to 500 zł, które dołączyliśmy do obu projektu. Punkt pierwszy, ulica Pieniecka, realizacja według projektu. Punkt drugi, ulica Widłakowa, realizacja według projektu. Punkt trzeci, ulica Działowskiego i ulica Kołaczkowskiego, realizacja według projektu. Punkt czwarty, ulica Księdza Kłodzkiego, realizacja według projektu. Punkt piąty, ulica Zaczowiecka, realizacja według projektu. Punkt szósty, ulica Promowa, realizacja według projektu. Punkt siódmy, ulica Wielobłuska do Wierzchni. Punkt ósmy, ulica Wodnicka do Wierzchni. Projekt, nawiasi. Punkt dziewiąty, ulica Dymą, projekt. Punkt 10, ulica Maćka Gołkańca, Sięgacz, projekt. Punkt 11, ulica Krzewowa, projekt. Punkt 12, ulica Królówka, skrzyżowania z ulicą Powierzchnika, jak na projekt. Ulica Powierzchnika, podział sieci oświetlenia ulicznego. Punkt 14, osiedle Gliny, Zacisze, dokumentacja, etap drugi. Punkt B, projekt i koncepcje 8000. I mamy tu w punkcie pierwszym ulica Kmieleniec, numer 17, koncepcja i projekt ulicy. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Ktoś z Państwa wszystkie chciałby. Nie ma chętnie, zatem oddaję głosowanie. Ten fakt, kto jest za przyjęciem, proszę pana podnieść rękę. Państwa, wyczerpaliśmy ten szósty, przechodzimy do punktu siódmego.